10 września, dochodzi godzina 8, zbiórka na Lotosie w Kwidzynie. I co my tu mamy? Tutaj patrol, GR patrol, tu mamy Jeep, nie wiem co to jest, zaraz sprawdzimy, to znowu GR patrol, jakiś XJ czy coś, Jeep Cherokee, ale jaka to wersja oprogramowania, V8, czyli benzynka. Dozbrojony, zderzaki siłowe, tutaj stara Toyota, dobrze znana, też zderzaki siłowe, diesel, tu mamy Land Rover, Discovery, jeden albo dwa, nie wiem co to będzie, zobaczymy, coś tu z tyłu napisane, Discovery, chyba jedynka, i tu mamy stary, dobrze znany, najsilniejszy nasze auto w ekipie Mitsubishi Pajero. Ekipa się zbiera przed wyjazdem. Ostatnie rozmowy. I zaraz ruszamy. Znajdujemy się w miejscowości Opalenie lub na jej rogatkach. Namierzyliśmy stary kościół protestancki, chociaż ma dwa trójkąty żydowskie nałożone na siebie, które oznaczają co na górze, to i na dole, czyli po naszemu jako w niebie, tak i na ziemi. Ale protestancki. Wygląd ma protestancki też, w stylu neogotyckim. I tu jest zamurowane wejście, ale wejść można przez okno. Tam jest to okno u góry, tamtym wejściem można wejść. Dalej. Tak? Tak, tak. Kurde, ale coś takiego jak widzę, to mnie szlak trafia. No, nie jak można tu nas wozić, bo to ktoś musiał nas wozić. I co, wchodzimy? Musimy wejść. Przygoda, nie? Musisz tu i dopiero, ja no. Ja ostatnio tu ten, tu normalnie tu chodziłem, ale tu jest teraz zamurowane. No. Dobra. Sprawność 10. Co tam robicie? Urbex. Znasz coś takiego? Urbex? Wejście. Tu jest wejście główne. Zobaczcie, jak instalacje wyglądały kiedyś. Prądowe, na takie właśnie przełączniki, tu bezpieczniki, skrzynka bezpiecznikowa, przy wejściu do kościoła, tu mamy siłę 400, nie wiem, tam 40 czy ileś voltów. Łóżek tutaj ktoś nas nosił. Jest strych, strych, ciekawe jak na strych się wchodziło. Bo tu jest jakieś piętro jeszcze w tym okienku i tam są schody, słuchajcie. I tu można wejść po tym. Jeszcze tu, Ania. Zobacz, tu się wchodzi, tam i wchodzisz sobie schodami na wieżę, wiesz? Trzeba, trzeba. Tam na wieżę wchodzisz. No kurde. To jest takie pomieszczenie. To jest zakrystia, tak? Tu ksiądz wchodził od tej strony. Tu miał swój bardak. I z tego bardaka wychodził tędy. I tu odprawiał mszę. Schody są czynne. Wchodzimy na to okno właśnie. Chcę wam pokazać z tego okna widok.
Tak wygląda. To okno jest tam. Brakuje drabiny. Tu jeszcze powinna być drabina. Żeby wejść do tego okienka tam. To chyba na tym się skończy. Takie legary, zobaczcie. Taka jest konstrukcja. To już dach, czyli to już się sypie wszystko. I to jest ta wieżyczka, z której chciałem pokazać. Nie wiem, czy ją tam widać, czy nie. To już nie ma jak, kurczę. Nie pokażę. Właśnie łączności z korzeniami swoich, z tradycji tej żydowskiej, to właśnie jako prozelici ich się nazywało. Prozelici przeszli na wiarę chrześcijańską. Fajne zabudowania. Historyczne. Start recording emergency video. Poprowadzi na Zamek Krzyżacki? No to tu jest niedaleko. Dawaj, poprowadź. Ale śniadanie mamy zjeść, tak? No to tam zjemy. Idziemy na plażę w Osieku na śniadanko. Ekipa wyruszyła parami. Jezioro Osiek. A tam gościu może od balatonu, tam gościu nie wiem kto jest właścicielem, zaorał drogę właśnie. Trzeba było wyjeździć z powrotem. Bo on tam, bo tam jest kawałek niby taki. Piknik. Z terenowym kwizynem. Jakbyśmy w szpalerze jakimś jechali. No to nawet zobacz. Wydrukowane. Switch to rear facing recording. Start recording emergency video. Myślę, że to było atrakcyjne dla ludzi. Taki przejazd mostem. Trzeba to nagrać. Mury, zobaczcie, takie piętrowe, wysoko. Ten telefon może spać do wulkanu. Akurat pomiędzy drzewami się zmieści. Mam tu jak u góry płynie rzeka. Szkoda, że tutaj nie zrobili jakiegoś świetlika. Kanał jest odnowiony. Właśnie zaczęło padać zgodnie z prognozą pogody. Także nasze ognisko staje pod znakiem zapytania. O kurde, inny świat!
Przeszliśmy przez tunel, jesteśmy jak Alicja w Krainie Czarów. Po kolana, no. To chciałem właśnie zrobić. Koszulkę zdejmij. No pojdź konie w pojtowie. Pod wodę, zanurkować. Już głęboko. Po tamtej stronie jest płytko. Ja to za ten. Zachowam. Nie, Artur, fakt. Gdyby nie to, że mam stringi, wlazłabym na tobą. No stringi to właśnie fajne. Gorzej jakbyś nie miał. I bo co, do kolan. Wiesz, nie te lata, nie te lata, mój drogi. Cały Artur. Terenowy kwidzyn. Okrzyk? Co? Okrzyk? No dawaj! Naklałeś trzeba było robić. Zagasiliśmy ogień. Jak wszystko co piękne ma kiedyś swój koniec. Szykujemy się już do odjazdu. Koniec kolejnego wspólnego wyjazdu. Zainicjowanego we wrześniu. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Że przynajmniej co miesiąc jeden wyjazd wspólny. Na podwozie umyć, wykąpać. Na Lotosie zaczynaliśmy. Było piękne, bezchmurne niebo. A kończymy takiej scenerii całkowitego zachmurzenia. Ale wszystkie auta wróciły, jedno się odłączyło wcześniej. I tak kończymy naszą kolejną przejażdżkę, wycieczkę terenowego kwidzyna. Oby takich wyjazdów było jak najwięcej. Na tym kończę relację i do zobaczenia w terenie albo na kanale, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w każdy poniedziałek, godzina 17:00, kanał Gruzik 4x4 Tripology.